Pozdrawiam Ciebie, Panie, święty Kamilnik, najszy proboszczem, bracia i siostry, Jezusie Chrystusie, Panu nasze. Słowa, które słyszeliśmy w Ewangelii, są niezwykle ważne i drogoskazane dla każdego z nas. Chrystus ukazuje się jako ten, który jest sędzią. Sędzią ludzkości, sędzią świata. Tę misję otrzymał od Boga Ojca. I słowa, które wypowiada Chrystus, są też wyjątkowe i niezwykłe. Że kiedyś przyjdzie taka godzina, kiedy ci, którzy będą w grobach, usłyszą głos Syna Bożego. I ci, którzy czynili dobrze, wyjdą na zmartwychwstanie w życie. A ci, którzy źle czynili, wyjdą na zmartwychwstanie potępienia. A zatem wszystko, co czynimy, jest tam przed obliczem najwyższego sędziego odnotowywane. To znaczy w naszej księdze jest odnotowywane. Często nazywa się ją tę księgą życia. I wtedy mówimy, że z chwilą śmierci wszystko się zamyka. Również zamyka się ta księga. Już nic człowiek nie może dopisać do tego, co tam zostało zapisane i nic też nie może wykreślić. Pamiętamy zapewne tę scenę, która zrobiła na nas wielkie wrażenie, szczególnie na tych, którzy byli świadkami pogrzebu Jana Pawła II, jego trumna i Ewangelii otwarta na trumnie. I w pewnym momencie te kartki Ewangelii zaczęły się zamykać, zaczęły w jedną stronę obracać, tak jakby tego dokonywał jakiś powiew niezwykły. Aż właśnie cała księga zamknęła się. Spotkałem ludzi, którzy byli po wielkim wrażeniu. Słyszymy też o ludziach, którzy zmienili swoje życie, kiedy widzieli właśnie tę niezwykłą scenę, graniczącą z cudem. Ta przestroga, którą ci słyszeliśmy w słowach Chrystusa, jest ważna, jest bardzo potrzebna. Ale właśnie nasze spotkania w kościołach stacyjnych, one mają głęboki sens. Ksiądz Kawolik może nie śmiał do końca powiedzieć, ale na dobrą sprawę ten kościół jest w naszym mieście dzisiaj najważniejszy. Nie użył tych słów, ale możemy sobie to powiedzieć, że pośród tych wszystkich kościołów on dziś jest najważniejszy. Tak zwany kościół stacyjny, to tu odbywa się ta stacja. Tu chcemy w sposób szczególny uświadomić sobie, kim jesteśmy i kim powinniśmy być. I zapewne w dniu dzisiejszym, podczas tego spotkania, wracamy myślą do pierwszego dnia Wielkiego Postu, kiedy kościół w swojej mądrości poprzez kapłanów posypywał nasze głowy popiołem i mówił te słowa, które nie wymagają żadnego komentarza. Pamiętaj, człowiecze, że jesteś Bogiem i proś się obrócisz. To znaczy, znaj swoje miejsce i pamiętaj, że masz dokonywać nieustannej rewizji w stosunku do siebie, żeby odpowiadać na pytanie, kim ja jestem, a kim powinienem być. Wielki Post właśnie jest tym okresem tej jakiejś autorefleksji, żeby zastanowić się głębiej niż zazwyczaj nad sobą. Bo wiadomo, poza Wielkim Postem nie ma pewnie takich okoliczności i takich szans, żeby głębiej zastanawiać się nad sobą. Ale
właśnie klimat Wielkiego Postu ma to do siebie, że głębiej możemy podjąć te refleksje, żeby siebie zobaczyć takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Chrystus sędzia. Chcę powiedzieć dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus, że to wszystko, co czynimy, jest u Niego i przez Niego odnotowywane. I że będzie nas rozliczał. Dlatego śmieszne są te próby, które ja obserwujemy od wielu lat. Próby ludzi naiwnych, bezmyślnych, którzy głoszą, że wszystko można, wszystko można. Tak zwane permissivism. Wszystko można, nie ma żadnych zakazów, nie ma żadnych nakazów. Kuchaj dusza niepragnienna. Oczywiście wiem, czym to potem grozi. Dlatego też te słowa są wielką przestrogą. Bo one przypominają nam o tym, że mamy czuwać i mamy się doskonalić, a Chrystus daje nam do dyspozycji wspaniałe środki, sakramenty święte, łaskę Bożą, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy wyprosić ją dla siebie i dla innych. Chrystus sędzia. Kilka lat temu w Moskwie, można powiedzieć, w takiej Moskwie, znalazła się grupa chrześcijan, którzy postanowili dokonać czegoś niezwykłego. I rzeczywiście dokonali czegoś niezwykłego. Potem się zainteresowały wszystkie media i w Rosji, i w Europie, i w całym świecie. Otóż postanowili powiększyć do olbrzymich rozmiarów ikonę Chrystusa Pantokratora. A Chrystus Pantokrator to jest Chrystus sędzia. Zresztą ta ikona, chociaż pochodząca z innego miejsca, z klasztoru, jak zapewne wiemy, z klasztoru znajdującego się na Sycylii, ona jest takim znakiem rozpoznawczym roku wiary. I z pewnością nie raz widzieliśmy w prasie katowickiej, czy przy innej okazji. Oni też znaleźli ikonę Chrystusa Pantokratora. Chrystus Pantokrator to jest właśnie Chrystus, który z jednej strony ma kodeks, bo on jest sędzią. W lewej ręce trzyma kodeks, a prawą ręką pokazuje, to znaczy dwoma palcami pokazuje ten kodeks, żeby się z nim liczyć. I jednocześnie błogosławi tym wszystkim, którzy podejmują próbę, aby być w zgodzie z kodeksem. Oczywiście wiemy, o jaki kodeks Chrystusowi chodzi. Chodzi o dekalog. O przykazanie. O to prawo, które On nadał ludzkości jako Zbawiciel. I właśnie ci chrześcijanie bardzo odważni postanowili, jak powiedziałem wcześniej, powiększyć tę ikonę, ona jest olbrzymia, i zawiesić ją nad główną bramą wiodącą do Pałacu Kremlowskiego. A więc do tego miejsca, gdzie tam zbierają się politycy, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i powieśli tego Chrystusa, Pantokratora, Chrystusa sędziego. I dziennikarze natychmiast otoczyli tych ludzi i zapytali, co chcieliście osiągnąć przez to, że umieściliście w tym akurat miejscu, takim symbolicznym dla Moskwy i dla całej Rosji, właśnie oblicze Chrystusa Pantokratora, to znaczy Chrystusa sędziego. I wtedy padła odpowiedź przepiękna, pogłębiona. Powiedzieli, bo chcemy wszystkim przypomnieć, również politykom, że Chrystus jako sędzia ze wszystkiego nas rozlicza, a zwłaszcza w tym dniu ostatecznym, jako sędzia.
jest ktoś, to na nas patrzy, patrzy na nasze uczynki. Tych uczynków nie zarejestruje żadna kamera, żadne oko ludzkie, ale zarejestruje właśnie ten Chrystus, który rozlicza nas, osądza nas, ale jednocześnie tą swoją cudowną ręką błogosławi nam, żebyśmy nie ulegali złu, żebyśmy zwyciężali i żebyśmy w ten sposób umacniali siebie, swojego ducha i zbliżali się do Chrystusa. Bracia i siostry, powtórzmy te słowa, bo one są niewątpliwie drogowskazem na całe nasze życie, że właśnie owego dnia ci, którzy są w grobach, usłyszą głos Syna Człowieczego. I ci, którzy czynili dobrze, wyjdą na zmartwychwstanie życia, a ci, którzy źle czynili, wyjdą na zmartwychwstanie potępienia. Jedni i drudzy zmartwychwstaną. Ale jakże odmienne, można powiedzieć, przeciwstawne będą losy jednych i drugich. Tak przy okazji, w związku z tym, co Chrystus dzisiaj powiedział nam w Ewangelii, musimy sobie wyprowadzić wniosek, że to miejsce, gdzie zostali umieszczeni nasi zmarli na ziemi cmentarnej, na tej Bożej roli, to miejsce nie jest miejscem wiecznego spoczynku, tylko doczesnego. Najczęściej mówimy, to jest miejsce wiecznego spoczynku, nie doczesnego. Może inne religie tak twierdzą, że tam się ciało człowieka rozsypuje i kończy się wszystko, co związane jest z człowiekiem. Nie. Chrystus mówi, nie kończy się. Od tego momentu, od momentu sądu, rozpoczyna się nowe życie. Zmartwychwstanie na życie nowe, wspanialsze i cudowne. Ale dobrze byłoby też zastanowić się, co zrobić, żeby pamiętać o tym, że Chrystus będzie nas rozliczał. Nie możemy wpadać w panikę, bo Chrystus błogosławi. Tak jak w tej Nikowie, Pantokratora, Chrystusa sędziego, on błogosławi, on chce nas podnosić na duchu, żebyśmy powstawali z grzechu. Bo wiadomo, każdy człowiek jest słaby, ale właśnie dlatego, że tak jest, nie możemy być przerażeni. Musimy widzieć w Chrystusie nadzieję, która się spełnia. Pan Jezus powiedział o sobie, że jest zmartwychwstaniem i życiem. W tych słowach tkwi wielka głębia. Co to znaczy, Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem? To znaczy, że On jest nadzieją. Tylko Chrystus dzieje ludzkości tak powiedział. Nikt nie powiedział. W ten sposób, używając takich słów, jest nadzieją człowieka. I szczególnie w Wielkim Poście należałoby sobie to uświadomić, kiedy stajemy wobec wyzwania, że On będzie nas rozliczał. Jednocześnie jest nadzieją, tu nadzieją, ale jest też tą spełnioną nadzieją wieczności. Dowiadujemy się o ludziach, że coraz częściej tracą nadzieję. Wskazują na to liczby samobójstw. Rosną. W częściach świata, również w Polsce. Szczególnie na Zachodzie. Ale też jest to wołanie o eutanazję. To jest też okrutne, w sposób szczególny. Jakiś postulat, nawet w niektórych prawodawstwach uwzględnia się ten postulat okrutny, bardzo nieludzki, żeby mógł człowiek w majestacie prawa być pozbawiony życia, dlatego że cierpi, dlatego że choruje. Ale powiedzmy jeszcze, dlaczego? Dlatego że nie ma nadziei, że utracił tę nadzieję. Jeszcze dlaczego? Dlatego, że nie spotkał
tego człowieka, chrześcijanina, który przyniósł mu właśnie ten promyk nadziei. Stałby się tym przysłowionym światełkiem w tunelu i powiedział: bracie, przecież przed tobą jest życie. Cierpisz. Ale cierpienie nie jest wyłącznie złe. To cierpienie może rodzić wspaniałe dobro. Takie oto myśli wywołuje w nas i rodzi dzisiejsza Ewangelia. A to spotkanie z nas ile dzisiejsze. Zechciejmy też postanowić Jezusowi, który jest sędzią, że może częściej niż do tych szans będziemy praktykować rachunek sumienia. Może zaniedbujemy ten rachunek sumienia, bo by idealnie gdybyśmy codziennie wieczorem właśnie przed Chrystusem sędzią zastanowili się nad naszymi niedoskonałościami, wadami, grzechami, żeby za nim przeprosić Chrystusa. Ale też byłoby dobrze dla równowagi, żeby odbywać razem z tym rachunkiem sumienia rachunek pozytywny, żeby powiedzieć, znaczy przypomnieć sobie jednocześnie Panu Jezusowi i podziękować, jak wiele dobra udało nam się dokonać w ciągu dnia. Jest tego bardzo wiele. Gdybyśmy tak chcieli zapisywać, to byłyby księgi. I to raduje Chrystusa w jego serce. A też Chrystus oczekuje od nas właśnie tego słowa dziękuję i naszej wdzięczności ludzkiej, ale bardzo serdecznie. Niech on, Chrystus, Pantokrator, to znaczy sędzia, ale miłosierny sędzia, który przebacza, podnosi, błogosławi i pomaga. Niech on prowadzi nas, zwłaszcza teraz w tym wielkim poście, żeby przeżywanie tego czasu okazało się bardzo owocne, a owoce przeżywania wielkiego postu, żeby były trwałe, żeby przynosiły nam satysfakcję, radość, ale jednocześnie, żeby innych, tych, którzy gdzieś z boku stoją, żeby także zainspirowały do refleksji nad sobą.